Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa to pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, dzisiaj zamontujemy kamerkę do Androida. Zobaczycie, jak majster podłączy. Myślę, że będzie elegancko. No tak, o, taka kameryczka w klapę do zestawu Androida, do BMW 60. Zobaczymy, czy łatwo połączyć. Także tak, szybka robota, cyk fuch, robimy. Nawet nie wiem, jakiej jakości jest ta kamera. Wygląda jakby HD było, takie ładne łoćko ma. Zaraz zobaczymy, czy łatwo to będzie zamontować. Oczywiście wszystkie elementy trzeba sobie na razie czego zostawić, bo jak się coś spierdoli, to se zamienimy z powrotem. Tu mamy tą standardową z pstryczkiem, a to jak działa? To jakoś chujowo. Nawet nie pstryka nic tu. Nie mu się popsute. Kupił. Nie pstryka. Tak mocno trzeba? A to? To leciutko pstryka. No dobra, to pstryczek tutaj zawsze można przełożyć z tego. To trzeba rozkręcić i montujemy to, a potem kablami będziemy szły. Tutaj to trzeba wszystko chyba rozkręcić. A jak tu idą kable w ogóle? Z tej klapy, ruriczką pewnie. Kurwa. Trzeba mieć specjalistyczne klucze w takich sytuacji. Co to jest? O kurwa, pazurem nie da rady. Trzeba się robić krętem. Co to jest? A, bo to są takie koryczki. A myślę, że to na śruby jest. Także nie wszystko się da pazurami. Trzeba też troszkę inteligencji. O. Nie wiem, czy to trzeba rozebrać, a może lampeczką mi się dostał. Bo tu gdzieś za lampeczką to jest. Dobrze, rozbierz, zobaczymy, czy tam ktoś coś grzebał. Fajne spinki, dobrze trzymają. Bo W39 było na śrubki chyba to skręcone. Takie plastikowe kołeczki, to wszystko się rozpieprzało. Także o, nie zapomnijcie tutaj, bo tutaj... Bo tu w tych rączkach też są kołeczki. Jednej i w drugiej. Szybka robota, bo żeśmy tam kabel już wyprowadzili do kamerki, więc tylko podłączyć prąd by trzeba było. Rabiba. Panie idzie. Czyli mamy i to chyba na zatrzaski jest, tak? A tu jest jeszcze jeden. Hops. A tu jest jeszcze jeden. Kurwa. Ślipce nie strzel koreczkiem. Dobra, mamy. Śrubokręt. Śrubki belurowe. Proszę bardzo. Jakie cacy. Nawet śrubki belurem pokryły. O kurwa. No dobra, je. Myślałem, że zgubiłem. Lampeczkę też wyjmij. O! I to też wyjmij. Ale jakie mokre tu jest, wilgoć jest w tym. Przewodziki wchodzą tutaj w rureczkę i tam gdzieś pewnie wychodzą. Czyli to też trzeba by było rozbierać. Dobra, nieważne, najpierw się zajmiemy tym. Tylko nie wiem, jak to się rozbiera. Trzeba śrubokręta wbić. Nie, no musi być przykręcone jakoś. Jak ty to sobie wyobrażasz? Już każdy by śrubokręta wbił i sobie otworzył. Nie wiem, jak to zrobione. Tutaj. Oh shit! Oh shit!
Nie zarysuj, bo będzie purchle zarabi... O, wbiłem. Purchle zarabijną, jak w tych starych babareczkach. Zaraz potem tak, kurwa, skoro dobane. Dobra, zobaczymy, czy wtyczka będzie pasowała. Tu pstryczek jest inaczej zrobiony. Bardziej profesjonalnie. A tu zrobili, o, takie dziadostwo. Na sprężinkach. Jeszcze, kurwa, nie pstryka. Nie pstryka, naprawdę. Czy będzie pasowała wtyczka? Andrzeju. Pa, będzie pasowało. Plug and play, tak? Nie, plug in and play. Ta guma jest jakaś taka kiepska, ja bym ją z chęcią przykleił na kropelkę, na silikon. Bo czuję, że to wypadnie mi ta gumiczka. Ona spada z tego. Ale jak dociśnie tam może, to może dociśnie. Dobra. Dupie z tym. Wkładamy przewody. One tam wyjdą. A pokaż, działa? A właśnie, działa to. Kurwa, mówiłem, że nie pstryka. Ej, nie otwiera. O, siedra, wyjąć nie mogę. Które to wepchłem? Bo już nie wiem, która to wtyczka jest. Z tego chyba. Kurwa, nie wyjmiesz. To trzeba podjąć. Kurwa, miał być moment. Człowieku, nie chcę wyjść wtyczka teraz. Nie, ona do środka weszła. To ta powinna wyjść. O Jezu. Dobra, pokaż mi to. Jak to nie działa? Ta działa. No nie mów, że kurwa i nawet to popsute jest. Cicho. Zamknij to śrubełkiem. Samo się otwiera? Kiczo. Ej, teraz działa. O, już nie działa. Co jest grane? No, to ja robiłem. Ej, czemu raz działa, raz nie działa? Kurba. O. Zamknij. Nie działa. Kurwa, bo tu wciśnięte jest cały czas. A, teraz jest. To było za bardzo... kurwa, jak to pokazać? Patrzcie, ta sprężynka tutaj za bardzo była już wgnieciona i ona cały czas była włączona, ten pstryczek. Teraz dopiero jak odgiąłem ją troszkę, to teraz pstryka. Teraz słychać, że pstryka. Znowu musiałem naprawiać po kimś, kurwa. Ej, to jest tak na wcisk, tylko przy ta guma wypadnie. A, może będzie chodzić. Zobaczymy. Tak trzeba wepchnąć, żeby tą gumę przycięło. Ale ja tutaj... jakoś nie widzę, żeby to tak można było... ładnie zrobić. Niby blazło. Ej, włożyłem, ale zobaczcie, to wszystko lata. Pakiet premium za 500. Drało, wezmę. Pa, o, kurwa. Co to ma być? No chuj, będę pierdolne zaraz. Co to za kondony tutaj? Kłada. Płokaś, może ta by pasowała. Nie, ta nie będzie pasowała. Nie może tak latać. O kurwa, teraz nie wyjmiesz. Ej, nie może tak być, kurde, takie gówno. To przy zakładaniu już mnie wkurza, że to tak, taki flak jest i spada. Co to wymyśleć? Dawaj silikon. Bez silikonu ani ruś. O dziadostwo, o dziadostwo, kurwa, wszędzie człowieku musisz poprawiać po kimś. Ej, wiesz, że nie mogę znaleźć pistoletu do silikonu.
Nie wiem, o co chodzi. Ej, tutaj to jak gra, znajdź element. Weź tu namierz pistolet do silikonu. Znalazłem, o, do szyb. Klej. Jeszcze nie zastygł, dobrze jest. Wiecie, zastygło tylko to w tubce tutaj, nie? A tu w środku jest świeże, a myślałem, że wszystko zastygnie. Pokaż, o. To się nada? Nada się, o. Będzie można wcisnąć. No człowieku, nie pójdzie. A drugi klucz? O, drugi klucz i pójdzie. O człowieku. Nie wyjdzie tak. No nie wyjdzie. Słaba praca je. O kurwa. Ara przypierdolę. Parę szałów. A tak, to sobie dupę możesz wybić. Tutaj tylko kawałeczek wypchnąłem. Dobra, ale to nie trzeba dużo. Wydłubię śrubokrętem. Także o. Tu trzeba je przesmarować. Co nieco. Zrobimy to tak. Po majstrowemu. No bo jak widać to, że tak powiem, spada z tego. Jak włożycie, to tam zaraz kurwa odpadnie. Więc tu trzeba zrobić taką sytuację. O. Można było na kropelkę jaką skleić, ale dla pewności. Tylko kamery nie wymaź. Kurwa. Już się wymazało. No. Daj no pan tutaj. Jeszcze co nieco. Tuti, tuti. Teraz będzie luk strzymać. Nie mogli tak zrobić, kurwa, od razu? Tylko ja się muszę trzeba babrać w tym. Opa. Kłak chińczyko. Hopsa. O. Teraz się zaklei i człowiek już nie odpadnie. Gumiczka. Teraz to zaraz się wymarzysz cały. Już masz łapę. Uwieszone silikon. Naddaj, naddaj. Teraz trzeba tu wymazać silikonem. Jak się włoży, to się sklei razem z budą i je trzymać. Bardzo dobry plan, panie inżynierze. Dobra, bo ty wszystko wymazujesz. Łapy mam brudne, zaraz będę cały wymazany w tym pewnie. Włożymy to tam. Aczkolwiek tu by przeszedł. Tu by przeszedł, dawaj tu w bok. Tu by przeszedł. Gdzie to jest? Gdzie ja rzędu? Gdzie ja to wsadziłem? I teraz wymaźmy to wszystko silikonem. Kurwa, no jak to zrobić, żeby to wycisnąć? Zaraz tu dziurę zrobię. Troszkę tak daj, troszkę, żebyś za bardzo nie upierdolił wszystkiego. Jak ktoś montował taką kamerkę, to piszcie, czy u was też tak latała luźno? Aby się trochę skleiło, reszta już utrzyma. Patrz, 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 patrz. Widzisz? Nawet się nie rusza już. No bardzo dobra robota. Tak złapał klej. Porządnie. Teraz tu trzeba jakoś się dostać do tego, gdzie te kable wychodzą z tej rureczki, o. I tu można siedzenie rozłożyć, bo tutaj będziemy pewnie kablami szli do progu. Także tu ma... Co, kurwa, odłączyło się? A nie, tu... Z żarówki. Już się wystraszyłem, kurwa. Przeciągamy sobie tutaj kabeleczki. Cyk, fuch. Tutaj można sobie tak przewinąć przez to. Miejmy nadzieję, że nie będzie zakłóceń.
takie ucho sznurkowe jest, żeby o tak złapać. Opsaj. Dobra, mamy. Tu pójdziemy, tu i rureczką tam gdzieś się wyjdzie i potem się pójdzie progiem. Zobaczmy, a kurwa, tu jest fotelik. Ten fotelik jest jakiś popieprzony. Dlaczego ty taka szpara jest duża? Może to tam regulacja jest jakaś? Czemu to tak wystaje? Po mojemu powinno być dalej wepchnięte. Nie, ale jak wepchniesz, to potem tym nie przestawisz. Nie otworzysz tego. O! I tu trzeba jakoś kablem. Rbiba! Kurwa. Jak to się odpina? Jak to się odpina? Panie Jacku. A, bo to może w tą idzie. Łapy po silikonie. O! A dobra, to tak na zatrzask jest. Straciłem. Dobra. Wyciągamy to. Ej, tym silikonem, żebym wymazał. Ty, na poważnie. Zastanawiam się, czy... Co to jest takie? Zastanawiam się, czy tędy jakiegoś przejścia nie ma. Jak nie będzie, no to tutaj w koło tak się puści pod tym. I tutaj w proziek i tam, o, hopsa, pójdzie się. Dobry plan. Tylko chujowo zrobiłem, że tam podłączyłem. Bo tak to bym se stąd ciągnął ten i tam, nie? A tak to kurwa teraz muszę stąd ciągnąć w tą. O, jeszcze kabelki, o, proszę bardzo. Jak inżynier tutaj papier toaletowy, co to kurwa jest? A gdzie jest ten kabel? O kurde, on krótki jest. Teraz by trzeba było jakoś tu może pod to wsadzić, nie? Pod tą uszczeleczkę tutaj iść. A potem tu jakoś. Daj pan tu przewóź. Przez ten paseczek. Dobra. Teraz bym poszedł sobie tam. Dobra, puszczaj tu za uszczelką. Nikt nie będzie grzebał. Patrzcie, o tak paluszkiem. Haps, 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 haps. Panie, bardzo dobra robota i brudzi tym silikonem wszystko. Tu można by było to wypiąć, ale żeby to wypiąć, to jest przerąbane, bo można poborybać te zatrzaski, więc trzeba też tak wepchnąć. Rbij pan, o kurwa, mówiłem, nie wyciągaj. Odpadł już, kurwa, ten zatrzask. O, i teraz sobie tym kabelkiem można tam go upychać w ten plasticzek. Pod ten plasticzek, o. Haps, 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 haps. I to wcale nie trzeba kombinować, to naprawdę. Dociskając tapicerkę, ładnie kabelek wchodzi. Kurwa, skąd te śmieci tu co chwila? Starczy tego przewodu? Może starczy. Tutaj dalej sobie jedziemy tak samo. Takim samym sposobem. Hops, 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 hops. Tak, tak. Bardzo dobra robota, je. Co to? Coś wylazło. Teraz jak go puścić, żeby on nam tam przeszedł na drugą stronę? Najlepiej jakby nie trzeba było nic tu rozbierać. Na pewno tu trzeba wyjąć tego cycka. Hops. Człowieku, rwij pan. Teraz moglibyśmy jakoś go tak... Wiecie, żeby on tu się nie tarzał po tych kablach. Żeby go czymś zaraz nie przeciąć. To ja proponuję jakoś tak... Zabinąć. Przewinąć przez to, ale mogą zakłócenia być. Boję się, że... Będzie zakłócało. Dobra, i tutaj to tylko tak przełożymy. Aby tam... przejść, a dalej już się to jakoś upcha. O, tu jedynie co można tak zrobić. O. Hops. Kabel jest, jest. Czyli to już możemy tu złożyć. Już widać, łajzer łapamy w silikonie. Masa, teraz to trzeba włożyć.
To było tu. Kurwa. Teraz to kletko wychodzi? Tak, nie mogłem tego wyjąć. Chłop, tak będzie. No w silikonie żeś wymazał już tutaj. No jo, nawet się obeszło bez rozkręcania. Tutaj to już możemy sobie tak pociągnąć. Hops, hops. Tutaj to już tak przyłożymy. Majster, nadda. Tu nadda. Tam włoży rękę. A, miałem się dostać do tej rureczki. Gdzie ta rureczka się kończy? A, tu się kończy. To się nie da naddać, trzeba tu wyjąć. Kapselka. A więc wyjmujemy tutaj to. I teraz jak tą rureczką przejść? Jak ona jest tam zapchana takim kurwa korkiem. Tu jest napchane czegoś. Żeby kunolisy nie wchodziły pewnie. A, bo to taka gumiczka jest. Dobra. Wiem o co chodzi. Zaraz urwiesz jakieś kable, człowieku. O! Dobra, takiem odgiąłem. I teraz będzie można przejść tym przewodem chyba. Wpychaj, zobaczmy czy przejdziesz. Idzie. O kurde. Chyba nie przejdę tak. Idzie dalej. Ja to czuję, że tutaj na tym łuku zatrzymało się. Gdzieś. O, ja bym to puścił. Patrzcie, majstra fachowca wykorzystał ten kabelek. Przepchnę go od góry, powinien wyjść u dołu. To teoretycznie nie przejdzie to, człowieku. Przydałby się drucik. O, masz drucik. Z bałwanka wyciągłem przecież. Tu je, o. Drut samoosłonowy do spawania. Majster używa do różnych rzeczy. Trzeba zrobić takie załamanie, żeby tam się nie zaczepił, tylko żeby przechodziło wszędzie. I pchamy. Sztywny jest, powinien iść. Wyszedł nam tu z tej strony, teraz go możemy... Najlepiej by było go przykleić, ale nie wiem, gdzie jest izolacja. Troszkę zakleić, żeby się nie... Żeby miał łatwiej przechodzić tam wszędzie. Kabałeczek. I teraz proszę bardzo. Tak. Zakręcamy. Trzymajcie kciuki za majstra. Robotę, żeby przeszło. Kurwa, już nie idzie. Co to się zrobiło? Ej, nie idzie w ogóle. Jak to? Możliwe. Nie idzie. Zaraz mi... Urwał się. Zaraz zostanie ten drut tam w środku. Ani go w tą, ani go w tą. Co to się zrobiło? Kurwa tam. Nie wiem o co chodzi. Dobra, próbujemy teraz od tej strony. Jeszcze raz. Ja pcham, a tu, proszę bardzo. Ten tyk wyszedł kabel. Weź go tam. To jest taka dziurka. Teraz za krótki drucik. I tak to jest właśnie. Z gównem potem się bawicie pół dnia. Trzeba tutaj drutu dosztukować. No za krótki musi być. Smoły tam najebały, czy co? O, wyszło! O, widziałeś? Wyszło, nie wiem dlaczego tak ciężko szło, ale wyszło w końcu. Chyba się nie oberwało. Panie, bardzo dobra robota. Dobra, to tam można wepchnąć, tak? Zaraz tutaj jeszcze tą gumę wsadzę. Nie wiem, czy dam radę z powrotem tu włożyć. No, trzeba było oliwą posmarować. Teraz nie włożysz tego. No i co, teraz wystarczy tylko sobie tutaj wpiąć. Przewodzik. I po robocie. Tutaj tylko plus, minus. Dobra, trzeba tu...
Zapomniałem tego kabla przeciągnąć. Do tylnej lampy. Co w to wchodzi, że nie chce potem wyjść? No nie chcę potem wyjść to w ogóle. Kurde, żebym miał przeciągnięte wszystko, to tak zawsze z dupy. Nie pomyśli, kurwa, tylko robi. Od migomatu drucik będzie lepszy. On taki troszkę sztywniejszy i lepiej chyba będzie w zakręty wchodził. Pchamy. Człowieku, już przeszedł cały. Ale ty jesteś głupi zaraz. O, ale wychodzić to nie chcę. O, jestem głupi, zaraz od razu tak robisz to. I tak, tutaj sobie tym idziemy do masy, a czerwonym plusikiem do żaróweczki. I powinno chodzić. Masę tu przecinamy. O, i przyczepimy ją tu. Obraca się cały śrubokręt. Tu sobie przyczepimy masę. Nie utnę? Chyba nie. Dobra, słuchajcie, to już można tutaj to zabudować. Tak, tak, tak. I trzeba przykręcić, to nam się już będzie trzymało. Co wypada? Skręcamy. I prawie po robocie. To teraz się odepnie to i teraz trzeba zobaczyć, który to jest wsteczny. Poczekajcie, kurwa, jak to było. Czyli to jest wsteczny tutaj, więc tu musimy kabelek podczepić do plusa. Zaraz, ale tu jest masa, dobra, to już wiem. To jest minus, to jest będzie plus. Czyli nawet tu mógłbym tak na skrętkę zrobić, na odpierdol, że tak powiem. Idę po przewód. Dobra, mam taki niebieski, z Seicento wyrwałem. I tu sobie przyczepię do czerwonego. Na skrętkę. Teraz se kabelkiem tam gdzieś poowijam. Nie można tego naciągnąć. Pamiętajcie, bo ta rurka się tam cofa, nie? Żeby wam się nie urwał kabel później. Trzaśnie klapą i poobrywane kable. Dobrze jest. Dobra, została nam ostatnia robota. Ten jest masą, bo on tu wszędzie dotyka do żarówek. Nawet jest tu brązowy wpięty. A my musimy się podpiąć pod ten. A żeby się wpiąć pod ten, tu można było w ten kabel. Czekajcie, który to jest przewód? Tu idzie. Tu będzie wstecznym czwóreczka. Także tutaj wypinamy czwóreczkę. Wyłamiesz ten plastik. Czemu nie chce wyjść z gniazda? Co jest grane? Ej, nie chce wyjść. Takie duże zabezpieczenie jest, że nie chcesz, kurwa, wyjść? Kurwa, złamałem. Plasticzek. Nie chce wyjść w ogóle to. Dobra, tak włóż między to i tam wypchnie z drugiej strony. Proponuję upchać z tej strony. Supełeczek upchać tutaj już. Nie, to wypadnie, to człowieku wypadnie. Kurwa, zrobimy. Nie chcę wyjść. Nie chcę wyjść, więc trzeba nadciąć przewodzik i go skręcić. Pewnie, że tak się pierdolił pazurem tutaj. Jak się wcinam. Zrobimy tak, że o, hops. Zerwiemy tutaj otulinkę z przewodziku. Proszę bardzo. Nie trzeba nożykiem. Fazy do okcie, kurwa, zdar. Hops, hops, hops. Tutaj możemy tak owinąć. I będziemy mieć tutaj sygnał plusowy.
na okrętkę. Proszę bardzo. Można oizolować, żeby nie było, że puszerka. No i mamy, proszę bardzo, piękna robota jest. Podłącz pan wtyczkę, mam nadzieję, że nie będzie wychodzić teraz to gniazdo, co żem urwał. Nie, trzyma się. Graty wszystkie można sprzątnąć, już jest po robocie. Klapeczka działa? Działa. Po mojemu jakoś za bardzo tu wystaje ona, ale... O, rzuć te silikony tu na razie. Tak to wygląda. Jak wsadzacie rękę, no to tak trochę tak by wystawała tu za bardzo, ale działa dobrze. Zaraz zobaczmy, czy gdzie w ogóle działa usteczny. No dobra. Hops. Wsiadamy. Proszę ja was i trzymajcie kciuki. Zapala nam się Android. Światło cofania prawo niesprawne. No masz górba. No niedobrze. Pokaż, włącz wsteczny. Uwaga, wsteczny. No to ja robiłem. No fucking way. Niemożliwe. Kurwa, a żeś podpiął, inżynierze. Zaraz, kurwa, muszę dać trochę do tyłu, bo przecież będzie piszczał. Do tyłu, idioto. O! Pa! Naprawiło się. Patrzcie, nawet działa skręcenie kierownicy. Nie wiem, czemu to tak przerywa. Tak, żeś kurwa masę może złapał. Ej, może ten masowy tak kiepsko trzyma. Znów nie ma obrazu. Górba. No ta. Pan, jak zwykle robota zbierna. Z gówna nic nie wyrzeźbisz. Pojeździsz na dołach, może się naprawi. Nie wiem, czy to zakłócenia są z tej mojej masy, że tak źle masę podpiąłem, czy to są zakłócenia z tego. Gdzieś tam na przewodach, w tej żarówce? Nie, no dobrze się wciąłem, przewodnik. Jak zrobię, to pokażę, że mi się udało. Na razie, chodź, nie trzeba dłubać. Może kurwa się naprawi samo. Zabilgotnieje, będzie chodzić. Jak widać, nie udało się za pierwszym razem. Koniec części pierwszej. Nie, już nie to pokazywał. Na pewno będzie chodzić, tam trzeba tylko po prostu... Tam do lakieru przykręciłem zamiast bardziej do śruby, albo masa nie styka, albo plus, tak mi się wydaje. A pokaż, jeszcze pokazujesz, że jest awaria żarówki? Właśnie. Już nie ma awarii żarówki. Wsteczny. O, już jest kamera, proszę bardzo. Awaria żarówki jest pewnie wtedy, gdy kamera słabo styka. Chodzi? Proszę bardzo, jak chodzi o... Mówiłem, że się kurwa naprawi. O, ja mam farta. Ja cię śmierdolę, człowieku. Bardzo dobra robota. Pokaż, wyłącz. Ale tutaj tak przerywa, widzicie? Szwankuje obraz. Tak? I włącz parking. Szwankuje. Dobra, weź wsteczny. No jest kamera, no. Coś słabo styka. Będzie chodzić. Po prostu tam muszę może polutować to albo co. Kit Malina, do następnego strzałeczka. Cześć.